Luxpaw z siedzibą w Morzywole koło Końskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. W niedzielę 23 czerwca przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich miał miejsce festyn rodzinny na zakończenie koneckich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Z tej okazji przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym loteriadę z ciekawymi nagrodami. Na scenie wystąpiły zespoły Gospel Radom oraz Prefekt. Uczestnicy tego rodzinnego wydarzenia mieli możliwość korzystania ze strefy gastronomicznej przez cały czas trwania imprezy. Organizatorzy zapewnili gorące jedzenie, w tym sarninę i dziczyznę, ciasta, ale też kawę, herbatę czy wodę za symboliczną złotówkę. To już 7. edycja Koneckich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zaczęło się wszystko dawno temu, od różnych okoliczności. Natomiast najważniejszą motywacją jest to, że ludzie chcą być razem, chcą się dobrze czuć, chcą się dobrze bawić. No i właśnie dajemy taką okazję i możliwość. Sami też się świetnie przy tym bawimy. Dzieciaki mogły bawić się na dmuchańcach, strzelać z łuku, układać wielkie klocki czy puszczać olbrzymie bańki. Swoje stoiska i pokazy przygotowali też przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Końskich czy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i okolicznych jednostek OSP. W trakcie festynu odbył się turniej szachowy o Puchar Proboszcza. Młodzi szachiści walczyli za wzięcie o najlepszy wynik w konkurencji. Największym zainteresowaniem cieszyła się loteriada, w której do wygrania były ciekawe nagrody. Główna nagroda to pielgrzymka do Medjugorje. W wartości 1950 zł, ufundowana przez Ad Majorem Dei Gloria, czyli takie biuro turystyczne Konrada Paugana. Będzie losowany również rower wartości 1500, czy pralka wartości 1500 i jeszcze pomniejsze ciekawe rzeczy, vouchery do różnych tutaj miejscowych przedsiębiorców. Festyn rodzinny uświetniały występy artystyczne. Na scenie pojawił się chór Uniwersytetu III wieku Młodzi Sercem, zespół młodzieży ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy, ale też grupa Gospel Radom czy lokalny zespół Prefekt. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, co chciało się. Idź leć, pańska w kółku, usłyszeć cudo, znów narodą. Powiedz, że piję, że z tobą nie żyję, że nawlasz się.